Kręgosłup człowieka stanowi główny element szkieletu utrzymujący ciało w pozycji wyprostowanej, ale jednocześnie stanowi ochronę głównej magistrali informatycznej łączącej mózg z ciałem. Tą drogą przebiegają informacje o stanie ciała od poszczególnych elementów ciała człowieka do mózgu, a jednocześnie tą drogą mózg przesyła informacje sterujące pracą organów wewnętrznych, a co najważniejsze z naszego punktu widzenia, również pracą mięśni kończyn górnych, dolnych, mięśni tułowia. Wszelkie urazy mechaniczne kręgosłupa prowadzą najczęściej do zaciśnięcia włókien nerwowych biegnących wewnątrz tego kręgosłupa, skutkiem czego ich funkcja przesyłania informacji zostaje zaburzona. W konsekwencji mózg traci łączność z poszczególnymi elementami ciała i z jednej strony nie otrzymuje informacji o tym, co się z ciałem dzieje, z drugiej strony nie może nim zawiadywać. Ponieważ wszystkie informacje sterujące mięśniami biegną od mózgu w dół poprzez kręgosłup, wszystkie uszkodzenia kręgosłupa najczęściej odbijają się dysfunkcją kończyn dolnych. Mogą to być całkowite porażenia kończyn dolnych, wtedy mamy do czynienia z paraplegią. Mogą to być tylko niedowłady i wtedy schorzenia mają lżejszy przebieg. Im wyżej nastąpi uraz, tym większy obszar ciała jest pozbawiony sterowania. Urazy w odcinku szyjnym kręgosłupa najczęściej prowadzą do porażenia wszystkich czterech kończyn. Wtedy mamy do czynienia z tetraplegią. W przypadku większości urazów kręgosłupa konsekwencją jego powstania jest to, że chory spędza życie na wózku inwalidzkim. Spędza życie na wózku albo leżąc w porze nocnej i znów siedząc i leżąc i w konsekwencji w ogóle nie przyjmuje pozycji wyprostowanej. Wbrew dość potocznej opinii, że choremu jest wygodnie siedzieć na wózku i po prostu się poruszać na tym wózku, w końcu przykłady maratończyków wskazują, że może być na tym wózku szybszy niż człowiek zdrowy. Sam fakt ciągłego pozostawania w pozycji siedzącej lub leżącej, a mówiąc inaczej, sam fakt braku pionizacji powoduje, że wszystkie praktycznie organy wewnętrzne człowieka są narażone na mniejsze lub większe uszkodzenia. Podkreślam, nie na skutek tego, że nastąpił uraz kręgosłupa, ale na skutek tego, że w wyniku tego urazu człowiek pozostaje cały czas w pozycji siedzącej. Nie ma takiego układu wewnątrz człowieka, który nie byłby narażony na uszkodzenia. Wszystkie organy wewnętrzne muszą do swojej pracy pozostawać w określonej pozycji, w określonej orientacji w stosunku do pola grawitacyjnego. Kość nieobciążona odwapnia się. Ona staje się krucha, słaba, bardzo podatna na złamanie. Żeby była dowapniona, żeby miała normalną twardość i normalną wytrzymałość, kość taka musi być obciążana w taki sposób, jak dzieje się to podczas normalnego chodu. Powierzchnie stawowe nie są właściwie odżywione, kiedy stawy się nie ruszają. Układ pokarmowy, układ moczowy, one wymagają do normalnej pracy wspomagania grawitacją. Jeżeli tej grawitacji nie ma, z czym mamy do czynienia wtedy, kiedy chory cały czas siedzi, albo jeżeli jest ona niedostateczna, czyli nie taka jak wtedy, kiedy człowiek stoi, następują poważne dysfunkcje w pracy tych układów, zalegania zawartości tych układów. Dlatego bardzo ważne jest, aby chory, który z powodu urazu czy choroby musi pozostawać w pozycji siedzącej, a właściwie nie może samodzielnie pozostawać w pozycji stojącej, aby ten chory dzięki urządzeniom mechanicznym był w stanie taką pozycję przyjąć przynajmniej na 2-3 godziny dziennie. Oczywiście nie ma co liczyć na to, że ktoś będzie 2-3 godziny stał nieruchomo. Urządzenie, które zostanie zaakceptowane przez chorych, bezwzględnie musi pozwalać choremu na efektywne wykorzystanie tych 2-3 godzin dziennie. Na świecie produkuje się różne urządzenia umożliwiające paraplegikom przyjmowanie pozycji wyprostowanej. Najprostsze to są stoły pionizacyjne. Chory jest przymocowywany do takiego stołu pasami w pozycji leżącej i następnie obracany do pozycji stojącej, tak, że może w tej pozycji spędzić jakiś czas. Oczywiście tego typu rozwiązanie nie jest lubiane przez chorych, no bo stać 2-3 godziny dziennie w pozycji, w której jedynym ruchem jest ruch głowy, ewentualnie ruch rąk i nie można ani nic zrobić, ani się nawet obrócić, nie jest przyjemne.
Wobec tego tworzy się inne urządzenia, na przykład urządzenie podobne do stołu pionizacyjnego, które jest wyposażone w koła. Chory może takie urządzenie samodzielnie napędzać, może się poruszać, może się spionizować w dowolnym miejscu i choć urządzenie wygląda dość dziwnie, to jego efektywność jest duża. Niestety poruszanie się w tym urządzeniu to nie jest chód. Tutaj kończyny dolne pozostają nieruchome, stawy nie są ćwiczone, mięśnie nie są rozciągane, a kości są obciążane tylko w pozycji stojącej, a nie w czasie ruchu. W dodatku są obciążane statycznie, a nie dynamicznie, jak ma to miejsce w czasie chodu, a więc rozwiązanie niedoskonałe. Najbardziej popularną formą pionizowania osób niepełnosprawnych jest wykorzystanie wózka pionizacyjnego. Wózek taki umożliwia poruszanie się na kołach, tak jak na normalnym wózku, a następnie pionizację za pomocą silników elektrycznych lub ręcznie ze wspomaganiem sprężynowym, pionizację w dowolnie wybranym miejscu. Oczywiście po spionizowaniu środek ciężkości człowieka znajduje się przed kołami, w związku z czym nie ma mowy o poruszaniu się w tej pozycji, ale jednak chory ma wolne ręce, a wobec tego w pozycji stojącej jest w stanie wykonywać niezbędne czynności, jest w stanie sięgać do wysoko położonych obiektów. Daje mu to dużo większą swobodę zachowania niż wtedy, kiedy znajduje się na zwykłym wózku inwalidzkim. Pozycję stojącą oferują też pionizatory stacjonarne. Są to urządzenia wyposażone w stolik umożliwiający położenie przenośnego komputera, książki czy innych materiałów i efektywne wykorzystanie czasu pionizacji do pracy. Chory jest w stanie wstać samodzielnie, bezpośrednio z wózka, na którym się porusza. Niestety znów te urządzenia nie oferują możliwości przemieszczania się w pozycji stojącej. Jedynymi urządzeniami, które umożliwiają kroczenie, są urządzenia typu LSU od uniwersytetu, na którym powstały Louisiana State University. Te urządzenia, produkowane w tej chwili w Europie Zachodniej, umożliwiają kroczenie z wykorzystaniem kul. Chory jest oparty na dwóch kończynach dolnych i dwóch kulach trzymanych w rękach. Dzięki temu, odpychając się kulami, jest w stanie odrywać kończyny dolne od podłoża, a następnie lekkim ruchem plecami, atakując pałąk, który biegnie za plecami, wysuwa uniesioną kończynę do przodu, wykonując krok. Taki chód jest efektywny. Niestety fakt korzystania z kul powoduje, że chory cały czas ma ręce zajęte, a wobec tego po dotarciu do miejsca, do którego chce dotrzeć, nie może wykonać żadnych czynności, jeżeli nie uzyska innego oparcia niż kule. To bardzo ogranicza możliwość wykorzystania tego typu urządzeń. Wszystkie te urządzenia dotychczas nie gwarantują odpowiedniej ruchomości stawów podczas chodu, jako że kończyny są umieszczone w sztywnych szkieletach i kolana, stawy skokowe, stawy śródstopia praktycznie podczas chodu nie poruszają się. Urządzeniem elektrycznym, które umożliwia rozruszanie wszystkich stawów, jest urządzenie opracowane w Stanach Zjednoczonych, które jest w tej chwili w fazie prototypowej. To urządzenie wykorzystuje dwa silniki elektryczne, po jednym na każdą stronę ciała. I te silniki poruszają kończynami dolnymi w taki sposób, że stawy kolanowe i biodrowe wykonują niemalże fizjologiczne ruchy, takie jak podczas chodu zdrowego człowieka. To urządzenie jest jeszcze w fazie prób. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, w Politechnice Warszawskiej opracowane zostało parapodium PW. Zupełnie oryginalna konstrukcja stworzona przez zespół prowadzony przez profesora Andrzeja Oleńskiego. Konstrukcja nagrodzona wieloma medalami na międzynarodowych wystawach, wieloma dyplomami uznania na międzynarodowych konferencjach. Całkowicie oryginalna konstrukcja o koncepcji nieznanej dotąd na świecie. Koncepcja parapodium PW zakłada, że stabilizacja pozycji stojącej jest uzyskiwana dzięki płozom zamocowanym do dolnej części aparatu. Ponieważ płozy te pozostają w kontakcie z podłożem, prostokąt podparcia osoby znajdującej się w takim aparacie zawsze pozostaje taki sam. Dzięki temu ręce nie są angażowane do utrzymania pozycji stojącej, a jedynie do tego, żeby aparat poruszać za pomocą specjalnych rękojeści. Konstrukcja parapodium jest bardzo prosta. Płozy
które stanowią kluczowy element zapewniający stabilizację pozycji stojącej człowieka wykorzystującego parapodium, mają taką długość, że nawet w przypadku omdlenia chory nie przewróci się razem z aparatem. Podczas chodu następuje rytmiczne odrywanie raz jednej, raz drugiej płozy od podłoża. Kiedy płoza jest oderwana, za pomocą rękojeści można przemieszczać ją do przodu lub do tyłu i co najważniejsze, można skręcać. W ten sposób realizuje się wszystkie naturalne funkcje chodu: przemieszczanie się do przodu, przemieszczanie się do tyłu oraz skręcanie. Aparat wyposażony jest w możliwość regulacji wysokości, możliwość regulacji szerokości i możliwość ustawienia podkolanników. Dzięki temu każdy, kto wymaga zaopatrzenia w taki aparat, może go do siebie dostosować. Podczas wchodzenia w aparat otwierane są tylne drzwiczki aparatu. Chory podjeżdża na wózku, wkłada nogi w obejmy i po przyjęciu pozycji stojącej za pomocą rąk zamyka drzwiczki. Jednym ruchem już jest unieruchomiony i w pełni bezpieczny. Dla lepszego kontaktu pomiędzy chorym a aparatem należy napompować poduszkę powietrzną umieszczoną w drzwiczkach aparatu. I to jest koniec całej operacji wchodzenia w parapodium PW. Można rozpocząć chód. Górną częścią ciała, balansem tułowia, należy rozkołysać aparat i następnie, przestawiając rękoma nogi, poruszać się do przodu, do tyłu. Można też skręcać. Tak w miejscu, jak i podczas chodu. Funkcje lokomocyjne parapodium PW są więc w pełni zachowane. Człowiek może się poruszać tak, jak potrzebuje tego w danym momencie. A co po dotarciu na miejsce? Tam, gdzie chce wykonać jakąś czynność, może puścić rękojeści i nadal jest w pełni stabilny. Może wokół siebie wykonywać wszystkie czynności, jakie są niezbędne. Może sięgać do obiektów wysoko położonych. Może wreszcie wykonywać ćwiczenia, nawet tak ekstremalne, jak głębokie skłony. Stabilność aparatu jest tak duża, że na pewno nic mu się nie stanie. Może wykonywać skręty tułowia, ćwiczenie naprawdę niedostępne w innych tego typu aparatach. Parapodium PW dzięki odpowiedniemu dobraniu płuc jest tak stabilne, że nawet omdlenie pacjenta, które w przypadkach paraplegii zdarza się, nie powoduje przewrócenia się aparatu wraz z użytkownikiem na ziemię. Głowa zwiesza się w dół, krew napływa do mózgu i chory odzyskuje świadomość, może kontynuować chód, może dojść do wózka i usiąść. Nie ma niebezpieczeństwa odniesienia urazów na skutek upadku. Parapodium PW produkowane od 1999 roku seryjnie i sprzedane w Polsce w kilkuset egzemplarzach jest coraz popularniejsze wśród osób niepełnosprawnych. Szczęśliwie aparat znajduje się na liście Ministerstwa Zdrowia urządzeń o pełnej refundacji, w związku z czym jest dostępny chorym i niepełnosprawnym.